Panowie, bardzo proszę zwrócić się do siebie twarzami, podać sobie dłonie. Dziękuję Ci, żono. Dziękuję Ci, żono. Że nasze małżeństwo było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. Dzień bez Ciebie, jest jak Wielkanoc bez pisanek lub gwiazdka bez choinki. Każdy dzień bez Ciebie jest tylko zwykłym, smutnym dniem. Każdy dzień bez Ciebie jest jak zamek bez klucza, drzewo bez liści, jak rok bez wiosny. Każdy dzień bez Ciebie jest zwykłym, smutnym dniem. Różnie było. Trzeba worek soli zjeść, to mało, wie pan, żeby przeżyć 50 lat. Wszystko wie. Nie były takie czasy jak teraz, że wszystko do ręki. Trzeba wszystko wypracować, dzieci się rodziły. No i warunki nie takie. I... Recepta na szczęście, co ja mogę powiedzieć? Ustępować jeden drugiemu, tłumaczyć sobie, kochać się, no i szanować wzajemnie. No była ciężka zima, to ledwie dojechał, bo tam blisko było, tak, do mojej żony, 40 km, aż zawieje były, śnieg na 2 metry, tak. I się zajechało i trzeba, to wtedy było dobrze, bo to trzeba przerocować, bo nie można było wracać, to pasowała taka robota. Teraz to jeżdżę, panie, jak się żenię, to się ze 3-4 lata chodzę z sobą, dopiero się żenię. A przedtem to pół roku i już żonę miał. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Zapewne były też dni smutne i ciche. Wszystkie te przeżycia, radości, smutki, troski i obowiązki związały was jeszcze bardziej i stale umacniały w waszej miłości małżeńskiej. Szanowni jubilaci, dziś z radością i w poczuciu głębokiego szacunku gratuluję wam wspólnego przejścia przez kartę historii waszej rodziny. Czy się pokłócił, czy to, ale kocham jego i chociaż się pokłócili, ale zaraz muszę wszystko na od nowa. Trzeba pamiętać o tym, że zawarło się związek sakramentalny, że małżeństwo to jest sprawa nierozerwalna. Czy to w doli, czy w niedoli, to trzeba razem, prawda, budować to szczęście rodzinne, zapobiegać wszelkim niebezpieczeństwom i trzeba dbać jedno o drugiego, prawda? Żeby, no, nawet jeżeli się zdarzą jakieś nieporozumienia, żeby to nie przeciągać tego w czasie na długi czas, tylko trzeba wzajemnie sobie wybaczać, trzeba iść po rozum do głowy czasem.
przygotowania do takiej uroczystości trzeba już rozpocząć dosyć wcześnie, dlatego że najpierw trzeba nowożeńców, jubilatów, najpierw trzeba znaleźć ich. Robimy to w różny sposób. Bardzo łatwo to jest, jeżeli są zawierali związek małżeński w naszej gminie. Także wystarczy w rejestrze małżeństw sprawdzić. Inaczej to wygląda, jeżeli małżeństwa są mieszkańcami naszej gminy, ale małżeństwa zawierane były w innych miastach, w innych miejscowościach. W związku z tym staram się dać do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy Łomża w roku bieżącym organizuje tego typu uroczystość. I gdy już mam zebrano osoby, które po prostu życzą sobie, chcą uczestniczyć w takim dniu, wówczas występuję z listą do wojewody i wojewoda przesyła listę nowożeńców do prezydenta o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego. No i wtedy otrzymujemy już te medale, także zaproszenia przygotowujemy, no i przygotowujemy już część uroczystość, taka jak była właśnie w dniu dzisiejszym. Szanownym jubilatom życzę przede wszystkim tego, żeby byli zdrowi, bo to jest najważniejsze dla nich dzisiaj. Żeby wspólnie, tak jak dotychczas, dzielili swoje troski, ale i łączyli swoje radości. No i tego przede wszystkim, żeby wszyscy, którzy są wokół nich, ich rodziny, mieszkańcy, ale także chociażby my urzędnicy, żeby wszyscy obdarzali ich należnym im szacunkiem i godnością.